Gęsior rozciągnął do Gevoriana na prawe skrzydło. Wahane Gevorian. Pole karne niepewnie Radwański, który zaliczył asystę, a całą akcję wykończył w 85. minucie Sławomir Peszko. To zarazem 14. zawodnik już w obecnych rozgrywkach, który strzelił przynajmniej jednego gola dla Wisły Płock. Warto również podkreślić, że gole przeciwko Krakowi dla Wisły strzelali zawodnicy urodzeni w Płocku. Paweł Sobczak, wychowanek Stoczniowca Płock, oraz Sławomir Peszko, wychowanek.